Wigilia Dnia Świętego Jana, czyli noc z 23 na 24 czerwca. Noc świętojańska, katolickie święto przesilenia letniego, najkrótsza noc w roku. Pytanie, czy aby na pewno to katolicy zapoczątkowali obchodzenie tego dnia? Otóż nie, bo jak się okazuje, była to kolejna próba wyparcia świąt słowiańskich. Chcesz dowiedzieć się, czym tak naprawdę była noc Kupały? Jak celebrowano tą noc? I jak duże znaczenie miała dla Twoich przodków? W takim razie zapraszam. Cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przedstawić choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Zbliża się wieczór. Zbierasz się z przyjaciółmi i wybieracie się na wzgórze. Wszystko już jest przygotowane. Gałęzie ułożone w stos, gotowe do podpalenia. Zebrane zioła unoszą piękny zapach w powietrzu. Ktoś rozpala ogień, wszyscy zbliżają się. Zaczynamy noc Kupały. Ale zacznijmy od początku. Samo święto było dla naszych przodków niezwykle ważnym dniem. Celebrowano wtedy dwa najważniejsze żywioły. Ogień i wodę. Słońce i księżyc. Przy czym słońce reprezentowało żywioł ognia, natomiast księżyc reprezentował żywioł wody. Ale przede wszystkim było to święto płodności i urodzaju. W zależności od regionu nazwa święta była troszeczkę inna. Począwszy od Nocy Kupały, po Sobótkę, Noc Sobótkową, Palinockę czy Kupalnockę. Gdy zapadała noc, zaczynały się tańce i zabawy. Co ważne, udział brali wszyscy mieszkańcy wsi, począwszy od najmłodszych po najstarszych. Jednak szczególnie ważne to było święto dla ludzi młodych, którzy nie mieli jeszcze szczęścia odnaleźć drugiej połówki. Jednym z najistotniejszych rytuałów były skoki przez ognisko. Te niekiedy niebezpieczne zabawy miały na celu przegnanie złych duchów z tancerzy. Jednocześnie wierzono, że zapewnią zdrowie, pomyślność, a młodszym uczestnikom zabawy płodność. Sam dym z ognisk miał zapewnić dobrą pogodę na okres żniw. Poza tańcami i zabawą, Palinocka była okazją do zakochania się. Podobnie jak na innych terenach w tym czasie, tak samo u nas wiele małżeństw było aranżowanych. Jednak w tym czasie osoby, które nie były nikomu obiecane, mogły spokojnie i bez konsekwencji zawrzeć związek z ich woli, z miłości, nie dla korzyści. Ale, aby mogło się to stać, należało wziąć udział w zabawie zwanej wianki. Dziewczęta plotły wianki, wykorzystując do tego wszystkie dostępne materiały. Najczęściej były to wiązki kwiatów i magiczne zioła, które wskazywały im najstarsze kobiety ze wsi. W taki wianek należało wpiąć świecę lub łuczywo i puszczało się go na rzekę bądź strumień. Chłopcy natomiast ukrywali się na dole rzeki i starali się wyłowić wianki z nurtu wody. Młoda para jeszcze przed rozpoczęciem musiała ustalić szczegóły, ponieważ pary łączyły się na podstawie wyłowionego wianka. To znaczy, czyj wianek wyłowiłeś, tej osobie mogłeś bez narażenia na plotki czy śmiechy okazywać zainteresowanie. Dlatego tak istotne było, aby wyłowić wianek odpowiedniej wybranki. Ważne było, aby świeca nie zgasła przed złapaniem wianka przez młodzieńca, gdyż oznaczało to dla takiej kobiety staropanieństwo. Tak dobranej parze przysługiwał jeszcze jeden przywilej – samotny spacer po lesie. I tu pojawiał się kolejny obyczaj, będący jednocześnie dość znaną legendą, a opowiada ona o kwiecie paproci. Kwiat paproci. Magiczna roślina, kwitnąca tylko raz do roku. Właśnie w noc Kupały. Temu, kto go zerwie, miała przynosić szczęście i bogactwo. Młodzi ludzie, najczęściej ci, których wianek połączył w parę, spacerowali po lesie w nadziei na odnalezienie rośliny. Jednak istniało wiele prześmiewczych przyśpiewek,
opowiadających o chłopaku, który dostaje to, czego faktycznie szuka, jednakże nie mającym nic wspólnego z rośliną. A więc, czy noc ta była wolna? Czy można było wszystko? W dzień poprzedzający noc kupały zakazane były kąpiele w rzekach, jeziorach czy stawach. Powód tego zakazu był dość poważny. Wierzono, że w tym czasie dawne potwory czy demony dostawały od bogów przyzwolenie na polowanie bez umiaru. Mamuny, utopce, rusałki czy wodniki skutecznie odstraszały ludzi w dzień, natomiast w nocy, w samo święto, nie szczędzono sobie kąpieli. Noc kupały, poza wyżej wymienionymi obrzędami, charakteryzowała się również wróżbami, gdyż w tym czasie magia była nad wyraz obecna. Z tego powodu dbano też o to, by w domu nie zabrakło magicznych ziół, takich jak paproć, tymianek, piołun czy krwawnik. Wyparcie nocy sobótkowej nie było łatwym zadaniem dla chrześcijan. Ustalono ją jako Wigilia świętego Jana Chrzciciela, który jednoznacznie kojarzy się z wodą. Prawdopodobnie dlatego, że w tym dniu dla pogan była to bardzo istotna część obrzędów. Czy udało im się zatrzeć pamięć o pradawnych rytuałach? Cóż, na pewno próbowali. Jednak tak dużą część zapożyczyli od Słowian, że część wiedzy została z nami do dziś. Następnym razem, gdy będziesz przy ognisku, spójrz w ogień i wyobraź sobie, jak pięknie byłoby uczestniczyć w wydarzeniach sprzed ponad 1000 lat. Sława.